Hi there, z tej strony Zima. Hi there, z tej strony Zima. Znajdujemy się w LLR, czyli najbardziej odjechanej szkole języka angielskiego, jaka kiedykolwiek powstała. Dziś porozmawiamy sobie o czasie Present Perfect. Jest to czas, którego uczniowie boją się chyba bardziej niż środowiska prawicowe filmów o papieżu produkowanych przez TVN. Porozmawiamy konkretnie o czasie Present Perfect w kontekście użycia słów just, already, still i yet. Bloody hell. John is calling again. Hi John, what's up? Hi Jakub, have you heard yet? No, I haven't heard yet. Our favorite band, U2, have just announced their new tour. Oh my gosh, you're telling me. Are they coming to Poland? Yes, they are. It has already been confirmed. John, you know what it means. We need to start practicing the legendary tune. And I still haven't found what I'm looking for. Mate, you're a legend. No, mate, you're the legend. Book the tickets for us. I can't talk to you right now, okay? I'll call you later. Already booked the tickets. Okay. Yeah. Perfect. Bye. W każdym razie, long story short, nie ma tutaj co dorabiać ideologii do czegoś, co jest tak naprawdę banalnie proste. W czasie present perfect możemy używać następujących okoliczników czasu. Just wstawiamy zawsze pomiędzy have lub has w trzeciej osobie i czasownikiem w trzeciej formie, czyli tym, który macie tam na końcu w tych swoich tabelkach. Just używamy w zdaniach oznajmujących, kiedy mówimy o tym, że coś wydarzyło się dosłownie przed chwilą. Czyli taka niby przeszłość, bo coś już się wydarzyło, ale taka nie do końca przeszłość, no bo przecież przed chwilą i cały czas jesteśmy tym bardzo podekscytowani. For instance, I have just bought tickets to U2 concert. Albo we have just discussed how to use just already. Podobnie jak just występuje tylko w zdaniach oznajmujących i wstawiamy je również pomiędzy have lub has i czasownikiem w trzeciej formie. Already znaczy, że coś już się wydarzyło i zazwyczaj chodzi nam o to, że to wydarzyło się wcześniej niż byśmy tego oczekiwali. Ot taki mały element zaskoczenia. Darling, I'm hungry. No, I'm not hungry. I've already eaten. What do you mean you have already eaten? I've already eaten. I bought a sandwich on my way to work. So I will eat alone. Anyway, yet. Używane zawsze w przeczeniach i w pytaniach i zawsze na końcu. Oznacza, że albo jeszcze czegoś nie zrobiliśmy, albo kiedy pytamy się, czy już coś zrobiliśmy. Have you watched The Last of Us yet? No, I haven't watched it yet, but I've heard it's really good. No i na samym końcu słowo still, które używamy tylko w przeczeniach, tuż za osobą, a przed przeczącą formą have. Czyli haven't, albo hasn't w trzeciej osobie, tak tylko przypominam. Jak pewnie zauważyliście w piosence U2, Bono śpiewa chyba najpopularniejsze zdanie w present perfect na całym świecie. And I still haven't found what I'm looking for. Czyli jeszcze nie znalazłem tego, czego szukam. And you? Have you found it yet? Mam nadzieję, że nie muszę Wam przypominać, żebyście zostawili suba, zaobserwowali nas na Instagramie i na Facebooku, no i koniecznie obejrzeli kolejny odcinek z cyklu Bez gramy się... Cześć jak czapka.